Sapkowski cię pochwalił, prawda? Tak, dostałem osobiście list od pana Andrzeja. Dobrze. Czy to prawda, że on w tym liście przyznał, że już nigdy nie pozwoli Polakom robić adaptacji swojej prozy? Tak, tak, ale bardzo podziękował, powiedział, że sobie tak wyobrażał właśnie głównego bohatera. A która z tych recenzji jest twoim zdaniem najbliższa prawdy? Nielogiczny i źle zmontowany? Stary. Wenezuelski serial. Ja myślę, że tam nie było pieniędzy. To jest obejrzyj sobie. Nie mogę tego mówić. Nie mogę tego mówić, ponieważ nie mogę tego mówić. Ale no obejrzyj sobie teraz to, co tam coś tego i zobacz w trzecim odcinku, jak on wnosi i rzuca prosiaka. Mówisz o tym netflixowskim? To ty powiedziałeś. A ty tam dubbingujesz. A ja to nie mówię. Nam zarzucano, przepraszam, że my, nie mając pieniędzy, mamy jakiegoś plastikowego czy gubowego misia tamtego, a oni miliardy mają i rozumiesz, on rzuca plastikowego jakiegoś tura, który wygląda jak, no nie wiem co, no po prostu stary, no. Dobrze. Czytałem.